Trwa największa inwestycja w historii kolei w województwie śląskim. Postępy prac widać już m.in. w Sosnowcu, gdzie powoli dobiegają końca prace nad nowym przystankiem w dzielnicy Środula. Zanim jednak będzie wygodniej, trzeba przetrwać utrudnienia. Paweł Jędrusik. Przystanek w sosnowieckiej dzielnicy Środula to tylko część inwestycji w ciągu linii E65 na odcinku od Będzina do Katowic-Piotrowic. Łącznie powstanie 5 nowych przystanków osobowych i zostaną przebudowane 4 stacje kolejowe. Ten peron w Środuli już mamy prawie na ukończeniu. Przejście podziemne, które zastąpi ten przejazd w ciągu ulicy Chemicznej, zostanie ukończone i oddane do ruchu w połowie przyszłego roku. W zamian za to przejście mamy budowę łączników pozwalających na skomunikowanie osób korzystających z tego przejazdu w rejonie DK94. To też będzie mniej więcej oddane do użytkowania w połowie przyszłego roku. W przyszłym roku mieszkańców Sosnowca czekają jednak utrudnienia. Mamy 3 najcięższe wąskie gardła na linii numer 1. To są obiekty inżynieryjne, czyli wiadukt w ciągu ulicy Piłsudskiego i tam planujemy, że w miesiącu lutym, wtedy kiedy tak naprawdę ten ruch jest troszeczkę mniejszy, bo dzieci mają również wolne od zajęć, będą zamknięcia i będą wykonywane prace, tam maksymalnie będą zintensyfikowane przez wykonawcę. Kolejne utrudnienia będą związane z remontem na ulicy Żeromskiego. Tam prace rozpoczną się w marcu 2025 roku. Inwestycja PKP PLK powoduje uciążliwości, ale jest konieczna, bo pozwoli oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Dzięki temu dla pasażerów ma być szybciej i wygodniej. W tym zakresie na pewno przełoży się to na większą dostępność komunikacyjną zarówno aglomeracji tutaj śląskiej, poprawi to jakość funkcjonowania i mieszkańców, no i przede wszystkim dostępność ekologicznych środków transportu, jakim jest kolej. Nowy przystanek w Sosnowcu Środuli zostanie udostępniony po zakończeniu wszystkich prac inwestycyjnych, czyli w 2027 roku.